Daj sobie prawo do zapamiętania, daj sobie prawo do napisania, daj sobie prawo do działania, daj sobie prawo osiągnąć sukces. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. A dzisiaj chcę porozmawiać o tym, że ludzie bardzo rzadko dają sobie prawo do tego, żeby działać na 100%, żeby osiągnąć sukces, żeby rzeczywiście wykorzystać swój potencjał. I skąd o tym wiem? Przede wszystkim dlatego, że sam jestem jakby taką osobą, która też nie zawsze działa na 100%. Czasem się mówi, że działam na 120%, ale prawda jest taka, że zauważcie, jak często jest tak, że jakaś drużyna sportowa, piłkarska na przykład, strzela gole w ostatnich 2 minutach, w ostatnich 3 minutach. Z czego to wynika? Czy naprawdę drużyna przeciwna miała siły tylko na 90 minut i te ostatnie dwie, już teraz wyłączamy bateryjki, strzelajcie gole? Czy jednak to jest kwestia jakaś taka mentalna, psychiczna i po prostu ktoś jest w stanie tak przycisnąć w ostatnim momencie, bo to jest po prostu ostatni moment, żeby coś zrobić. I o ile można, są różne teorie na temat tego właśnie, dlaczego tak jest właśnie w piłce nożnej, że jedna i druga ciśnie, że ta się otwiera bardziej, bo też chce strzelić gola, więc wtedy ktoś ich zaskakuje i strzela tego gola, więc przekładają po prostu więcej sił na daną stronę. Tak, no i po prostu też bardziej ryzykują i dlatego strzelają tego gola. Ale czy na egzaminie nie mieliście nigdy tak, że w ciągu ostatnich 30 sekund odpowiedzieliście nagle na 2 pytania, a przez ostatnie 5 minut siedzicie i nie wiecie po prostu, nie wiecie, nie znacie odpowiedzi i nagle pani mówi ostatnie 30 sekund i zbieram kartkówki, karteczki, egzaminy, cokolwiek i mówisz... I lecisz po prostu i ciśniesz i odpowiadasz na te pytania i nagle ci się przypomniało i już wiesz i podczas pisania odpowiedzi na to pytanie przypomniało ci się kolejne. Dlaczego tak jest, że wcześniej tego nie wiedziałeś? Dlaczego tak jest, że robiąc biznes, prawie każdy, kto robi biznes ma pewne kryzysy w biznesie i ma też czasami jakieś po prostu problemy i przez jakiś czas są tego symptomy i przez jakiś czas jest równia pochyła, tak w dół i nic się z tym nie dzieje. No wiemy, że jest problem, ale co zrobić? No nie da się nic zrobić, może jakiś kredyt, może coś zainwestujemy, ale ja nie wiem, co by zrobić. Rozmawiamy na ten temat, patrzymy co... Jakie są możliwości? Teoretyzujemy, oglądamy jakieś YouTube'y tutaj, gdzieś szkolimy się z jakichś rzeczy i nagle rzeczywiście przychodzi ten deadline. Przychodzi taki moment, w którym mówimy, no kurde, jak teraz czegoś nie ogarniemy, to się nic nie uda. No i rzeczywiście są dwie możliwości. Część firm rzeczywiście pada, czy tam projektów i rzeczywiście się nie udaje. Ale jak to jest tego ostatniego dnia, a czasami ostatniej nocy? Po prostu ktoś jest w stanie uratować cały projekt. Ktoś jest w stanie uratować firmę i powie, nie, kurde, ja się biorę do roboty, teraz dzwonię do tych osób, co trzeba. I przez ostatnie 2 tygodnie, może 2 miesiące, a może 2 lata tego nie zrobił i nie zrobiła. Tak? Ale teraz mówimy, teraz trzeba podjąć działanie i działamy na 100% i zaczniemy robić wszystkie te rzeczy, o których dotychczas myśleliśmy. Dlatego, że wreszcie trzeba i musimy. I to nie jest danie sobie prawa do tego. Po prostu nie mamy wyjścia. My bardzo często w taki sposób właśnie działamy, że robimy te rzeczy, które możemy lub później musimy, a nie dlatego, że możemy po prostu działać na 100%, że moglibyśmy osiągnąć maksymalny sukces. Bardzo często rzeczywiście ciśniemy i to nie dlatego, że wyznaczyliśmy sobie super dobry cel, tylko ze strachu. Po prostu się ostro wkurzymy, nie mamy innej możliwości i wtedy przełamujemy wszystkie nasze bariery, idziemy do przodu i osiągamy te cele, które są do osiągnięcia, bo w firmie się kasa skończyła, a nowych zleceń nie ma, więc ktoś nagle bierze telefon, zaczyna dzwonić, zaczyna się spotykać z klientami, z inwestorami i pozyskuje ich. Tak i tak samo z innymi rzeczami i robi rzeczy, które trzeba zrobić. Jak to jest, że osoby, które nie dowoziły, nie mają po prostu jako pracownik, na przykład nie dowozi i ma regularne spóźnienia, nie ma targetów, kiedy dostaje plan naprawczy, fakt, robi go. Jak to jest możliwe, że nagle go robi? Powtarza się kolejna sytuacja, 3 miesiące mijają, ta osoba nie robi, nie robi, nie robi, dostaje plan naprawczy. Zrobione. No i jak to jest możliwe? Ja myślę, że przez większość czasu po prostu nie wykorzystujemy swojego potencjału. Działamy na tyle, na ile nam jest wygodnie. A po co się wychylać? A co pomyślą inni? A w ogóle to będzie miało jakieś negatywne konsekwencje? No bo przecież jeżeli ja będę miał tutaj aż tak przycisnąć, no to nie będę w domu na obiadek, tak? Bo coś tam wtedy może dzwonią się
do końca nie będzie żona taka szczęśliwa, czy mąż, tak? Oczywiście, trzeba mieć tą równowagę w życiu, trzeba czas poświęcać rodzinie, dzieciom, trzeba wspólnie to wszystko budować. Natomiast są też takie momenty, w których właśnie ciśniemy i musimy później. I jest też takie powiedzenie, że jeżeli będziesz wydawał pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujesz, w pewnym momencie będziesz musiał wydać pieniądze, których nie masz, i wtedy będziesz musiał robić rzeczy, których nie chcesz robić. No i jest też tak, że kiedy przychodzi ten kryzys, to ty już nie masz wyboru. Nie masz takiego wyboru, że dzisiaj sobie popracuję, a jutro nie, bo będziesz musiał pracować i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i w sobotę, i w niedzielę, i jeszcze w kolejny, i 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 w kolejny dzień. I zamiast wakacji, i zamiast świąt, i zamiast czegoś innego, będziesz musiał pracować, dlatego że wcześniej nie zrobiłeś tego co drugi dzień, tylko miałeś po prostu ciągle wolne i po prostu była 16 i fotel się kręci i mnie nie ma. Tak? I dlatego jest po prostu tak jest, bo po prostu w tym momencie wybierałeś rzeczy, które były wygodne, a nie takie, które po prostu były odpowiedzialne, nie takie, w którym byś dał z siebie rzeczywiście maksa. Tak samo jest z sportem, tak samo jest z naszą sylwetką i z figurą, tak? Też ostatnio widziałem jakiś po prostu taki śmieszny filmik, po prostu, że jest idealny sposób na to, żeby dziewczyna miała idealnie fajną sylwetkę. Tak? Wystarczy podejść do swojego chłopaka i z nim zerwać. Bardzo krótko po tym zaczyna wyglądać coraz lepiej, tak? I śmieszne, nieśmieszne, no ale trochę tak działa, tak? Ja też miałem taką sytuację, zostałem singlem po długim związku, już to było kilka lat temu, ale nagle mówię, kurde, kokoszka, wracasz do obiegu, a tutaj co nieco się uzbierało, tak? I nagle się wziąłem za siebie, tak? I jak to jest, że wcześniej co, miałem inną pracę, prowadziłem inną firmę, miałem inne projekty i nie miałem na to czasu, a teraz nagle mam na to czas? No, nie do końca. Po prostu kwestia ustalenia sobie priorytetów. Więc myślę, że to jest tak, że po prostu nie ciśniemy na maksa. I to też nie jest tak, że nagle robiłem jedną rzecz, a innych rzeczy wtedy w ogóle nie robiłem, tak? Tylko lepiej sobie poukładałem ten czas, lepiej ustaliłem priorytety i zacząłem po prostu się fokusować na rzeczach naprawdę ważnych, tak żeby wykorzystać swój potencjał. I nie tylko w jednej dziedzinie, tak? Oczywiście fokus laser jest bardzo ważny, natomiast musimy po prostu dobrze ustalać priorytety, tak żeby zarówno gdzieś, czy to w biznesie, czy w szkole, czy w ogóle w edukacji, tak? Czy w nauce języków, czy w zdrowiu, w sporcie, w sylwetce, w wszystkich rzeczach, w rodzinie, tak, w relacjach, po prostu we wszystkim, żeby dobrze ustalać priorytety i dawać z siebie za każdym razem 100%. Jak często jest tak, że po prostu wracamy do domu i mówimy, już mi się nic nie chce, bach na kanapę, tak, czy tam telewizor. No ja akurat nie mam telewizora, ale nie wiem, co Netflix powiedzmy tam, czy coś można sobie puścić, tak, i zdarzają się takie dni, tak, a czy tak samo działasz w momencie, kiedy zależy ci na tym, nie wiem, na początku związku na przykład, tak, no to kurde, rzadko, jak już ten Netflix, to raczej jestem drugą osobą, tak, bo się starasz, bo chcesz, żeby było dobrze i masz na to energię, a chodzisz przecież do tej samej pracy, robisz te same rzeczy, tak, i wtedy wykorzystujesz swój potencjał, wtedy potrafisz, a później już nie. I wiecie, jak tego słuchacie i patrzycie, to pewnie w głowie macie jakieś takie przykłady, mówicie, no dokładnie, Antek tak robi, nie? Dokładnie, ten mój mąż tak robi, czy tamta moja dziewczyna dokładnie tak robi. Ja myślę, że zawsze trzeba zacząć od siebie i powiedzieć, kurde, w ilu momentach, w ilu miejscach ja tak samo zrobiłem. Czy ostatnio, jak byłem na imieninach u ciotki, to czy siedziałem po prostu i tam Instagrama przeglądałem? Czy rzeczywiście poszedłem, przytuliłem babcię, wysłuchałem ciotki, porozmawiałem z mamą, zapytałem taty, co u niego w pracy i jak mi odpowiadał, to nie odpalałem telefonu, tylko rzeczywiście rozmawiałem, tak? Czy rzeczywiście okazałem te zainteresowanie? To jest zaangażowanie na 100%, tak? Kiedy idziesz na jakieś spotkanie w pracy, to samo. Czy myślisz o tym, żeby być tu aktywnym, żeby pomagać, żeby słuchać po to, żeby rzeczywiście być zaangażowany w tej firmie, czy już myślisz o tym, jakie zadania jeszcze zostały i co tu zrobić, żeby rzeczywiście, czy ten weekend rzeczywiście w piątek wyjdę na czas, czy nie wyjdę na czas, czy jeszcze uda mi się załatwić tamte wolne, czy nie, czy po prostu jakiś inny projekt jest nie tak, a później mam spotkanie, na które miałem być przygotowany, a nie jestem przygotowany i dupa, nie jesteś ani na jednym, ani na drugim spotkaniu tak naprawdę ogarnięty. Więc jak już jesteś na jakimś spotkaniu, to po prostu bądź zaangażowany, słuchaj ludzi, zacznij rozmawiać, tak? I działać. Jak już weźmiesz i się zaangażujesz w robienie jakichś, nie wiem, treningów czy czegoś takiego, to po prostu ogarnij. Rób to tak, żeby rzeczywiście robić, a nie tylko po prostu tam endomondo, a niech się, niech leci, tak? I myślę, że to jest coś takiego, co jest kluczowe, co jest też, wydaje mi się, problemem i wyzwaniem. I zarówno u mnie, jak i u wielu innych
osób, że po prostu odpuszczamy. Jak zaczyna się robić ciepło, jak zaczyna być dobrze, jak zaczyna być wygodnie, to po prostu odpuszczamy i nie ciśniemy wszystkich dziedzin życia tak mocno, jakbyśmy mogli. Oczywiście odpoczynek jest potrzebny, na wakacje warto pojechać i odpocząć, właśnie zachować jakąś taką równowagę. Nie chodzi o to, żeby nigdy do kina nie iść, tak? Ale jak już idziesz, to najpierw zobacz te zwiastuny, co ci się w ogóle podoba, to jest fajny film, jak już tam jesteś, to fajnie sobie siedź, ogarnij, potem sobie ogarnij jakąś fajną kolację, tak? Coś takiego, żeby dobrze to wykorzystać, żeby to rzeczywiście był fajnie spędzony czas, zaangażuj się w te rzeczy, które robisz, tak? Zaangażowanie jest podstawą po prostu tego, żeby też osiągnąć te 100% tego, co możesz dać światu i to też da Tobie większe szczęście, większe zadowolenie z życia, bo to jest taka po prostu podstawa tego, żeby być z siebie zadowolonym w momencie, kiedy rzeczywiście czegoś się uczysz, coś robisz takiego, co ma sens. Wyszło chyba motywacyjnie, nie wiem, na początku nie miałem takiego do końca celu, żeby tak to wyglądało, ale jak zacząłem po prostu tak mówić i sobie przypominać te swoje różne sytuacje i połowa tych anegdot, które tu właśnie w tym filmie padło, serio wymyśliłem podczas tego nagrywania, ale jest to dla mnie ważny odcinek i wiem, jak wiele osób ma jakieś takie wewnętrzne po prostu opory, wewnętrznie się hamuje i kurczę, nie wykorzystuje tego i robi coś na maksa dopiero w momencie, kiedy musi, kiedy się boi, kiedy ma jakiś taki po prostu strach, a nie wtedy, nie dlatego, że po prostu wstało i mówi, kurde, dzisiaj będzie dobry dzień, dzisiaj naprawdę ogarnę, pójdę do pracy, po prostu wyczyszczę wszystkie taski, nie? Wyczyszczę maila, po prostu inbox zero, nie? Będę super, tak? Skończę po prostu w terminie ten projekt, wyślę wszystkie te rzeczy, co trzeba. Dlaczego tak jest, że po prostu dopiero jak sami na siebie po prostu nałożymy jakieś takie obciążenia, dostaniemy zjebkę, czy sami po prostu się zorientujemy, że coś jest nie tak, to dopiero wtedy bierzemy się ostro do roboty. Mam nadzieję, że odcinek był w porządku i że udało mi się przekazać to, co chciałem przekazać i jestem bardzo ciekawy Waszych opinii na temat tego odcinka. Bardzo Was proszę o to, żebyście w komentarzu napisali, czy to, co mówię, ma sens, czy rzeczywiście tak jest i jakie macie ewentualnie inne przykłady na to, że tak jest lub że właśnie tak nie jest, że się mylę. Bardzo chętnie wejdę w jakąś taką rozmowę z Wami. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zachęcam do subskrypcji. Jeżeli chcecie innych rzeczy dowiedzieć się ode mnie, też śmiało piszcie w komentarzach. Postaramy się zrobić tak, żeby z jednej strony pokazywać te rzeczy, które chcemy przekazać, a z drugiej strony, żeby to zaspokoić Waszą ciekawość i nagrywać takie rzeczy, które dla Was są wartościowe. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.